W piątek rozpoczął się 9. koleżeński zjazd wychowanków i nauczycieli liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Gostyninie oraz gimnazjum imienia Narcyzy Żmichowskiej w Gostyninie. Impreza odbywa się cyklicznie co 5 lat. W piątek miało miejsce złożenie wiązanek kwiatów na grobach nauczycieli oraz koleżanek i kolegów. W sobotę uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Następnie odprawiona została msza święta. Dokładnie w południe organizatorzy oficjalnie otworzyli zjazd w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego. Po części oficjalnej przemawiali absolwenci szkoły. Odbyło się również spotkanie promocyjne książki My Gostyniacy. W godzinach wieczornych uczestnicy zjazdu bawili się przy muzyce gostyńskiego zespołu Lena na uroczystym balu. Ognisko oraz oficjalne zakończenie zjazdu odbyło się w niedzielę. Dzisiaj w tej uroczystej godzinie pytamy, jak budował dom swego życia i jaki owoc wydał wasz wielki szkolny patron. Do czego was zachęca ta postać? Tadeusz Kościuszko to człowiek wszechstronnie wykształcony. Kończy korpus kadetów szkoły rycerskiej. W Paryżu studiuje na Akademii Malarstwa i Rzeźby. Także inżynierię wojskową. Zna kilka języków obcych. Później w 1776 roku, kiedy ma 30 lat, zostaje pułkownikiem w armii amerykańskiej. Pisze: kocham pokój i jeśli to możliwe, chcę być w dobrych stosunkach ze wszystkimi. Wydał piękny owoc swego życia. Nie było ono zmarnowane. Był tym ewangelicznym człowiekiem, który z dobrego skarbca wydobywa dobro. Był w nim ogień wewnętrzny, ogień ducha. Dzisiaj, kochani absolwenci, warto sobie przypomnieć swego patrona szkoły i spojrzeć na swoje dłuższe już lub jeszcze krótkie życie. Z wielką satysfakcją i wzruszeniem otwieram 9. koleżeński zjazd absolwentów i wychowanków gimnazjum i liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Gostyninie oraz gimnazjum imienia Narcyzy Żmichowskiej w Gostyninie. Dzisiaj jak przed chwilą pięknie powiedziała nasza młodsza koleżanka, wskazówki zegara zatrzymają się lub cofną o kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Zjazd to przede wszystkim wspomnienia, ale ten tegoroczny to także teraźniejszość. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym wielkim święcie szkoły. Dla całej naszej społeczności jest to wydarzenie doniosłe. Oto, jak wspomniał przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów, splotą się dziś ścieżki przeszłości i teraźniejszości. To niepowtarzalna okazja dla młodych, by czerpać z cennych doświadczeń starszych pokoleń, a dla dorosłych, by móc z dumą patrzeć, jak z korzeni historii wyrasta młode, mądre pokolenie, tworząc nowoczesny świat dla nas wszystkich. Nowoczesny świat, ale oparty na mocnych fundamentach najważniejszych wartości. Jest to mój drugi zjazd. Bawiłam się również na stuleciu szkoły. Jestem bardzo szczęśliwa, bo mogłam spotkać swoje dobre koleżanki i wspaniałych kolegów. Właśnie dużo pani koleżanek i kolegów dzisiaj spotkała? No dużo, dużo, dużo i mam nadzieję, że na następnym zjeździe za 5 lat jeszcze więcej będzie nas. Myślę, że czas na zjazdy, na to, że do szkoły się wraca z sentymentem, przychodzi z wiekiem. My
myślę, że taki młody człowiek, który dopiero kończy szkołę, to jeszcze tego nie czuje, tak? Pewne rzeczy docenia się z pozycji już przebytych doświadczeń własnych, życiowych. Także myślę, że to jest uroczystość dla kogoś, kto już więcej przeżył w życiu i może sentymentem wrócić do tych lat szkolnych. W niedzielę na gostyńskim rynku odbył się koncert muzyki operowej i operetkowej w Krainie Uśmiechu. Na scenie pod ratuszem wystąpili m.in. Małgorzata Kulińska oraz Ewa Szpakowska. W programie artyści wykonali przeboje z takich dzieł jak Straszny Dwór, Baron Cygański, Księżniczka Czardasza czy Skrzypek na dachu. Proszę Państwa, jest to dla nas ogromny zaszczyt, że możemy w pięknym Gostyninie wystąpić właściwie w warunkach tak zwanych plenerowych po raz pierwszy. Cieszymy się ogromnie. Te muzyczne imprezy, które odbywają się w mieście, one są dla każdego przedziału wiekowego, dla różnych gustów muzycznych. Jest spora grupa w mieście Gostyninie, która uwielbia muzykę poważną, klasykę operetkową czy też operową. Dlatego myślę, że i tej grupie również należy się taki koncert. Od wielu lat koncerty muzyki poważnej w Gostyninie się odbywają, a zależało mi bardzo na tym, aby tą muzyką jakby zaszczepić tę muzykę w Gostyninie i żeby ona tu zaistniała. Żegnać dom, myśl szlachetną serca chwała.